kodem GOLDI otrzymasz 45 centów na otworzenie swojej pierwszej skrzynki. Zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Golzu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale ponad rok temu, znaczy prawie rok temu, bo dokładnie 10 miesięcy temu stworzyłem materiał, w którym spekulowałem o tym, że być może w przyszłości do CSGO zostaną wprowadzone zamienniki do KOS. Chodziło mi tutaj oczywiście o skiny do rękawiczek i wiecie co? Tak się też stało. Mam nadzieję, że o tym już wiecie. Wydaje mi się, że jeśli gracie w CS-a, to po prostu o tym wiecie. W nocy, z poniedziałku na wtorek, w tym tygodniu właśnie taka aktualizacja miała miejsce. Pojawiło się właśnie mnóstwo skinów do rękawiczek. Zaraz wam to wszystko przedstawię, a przede wszystkim pojawiła się nowa skrzynka właśnie z tymi skinami do rękawiczek i ją dzisiaj sobie obejrzymy, no i otworzymy bardzo dużo, bo wydaje mi się, że to spora liczba skrzynek z nadzieją na trafienie właśnie skin do rękawiczek, jakkolwiek to brzmi. Także jak widzicie, 28 listopada wprowadzona została aktualizacja, która dodaje nam skiny do rękawiczek. No i tutaj sobie możemy je szybko zobaczyć, ja wam je pokażę. Wydaje mi się, że tak czy siak je pewnie widzieliście. Co o tym sądzę? Wydaje mi się, że to w żadnym stopniu nie szkodzi grze, tak? Nie jest to nic potrzebnego, ale upiększa grę, także wydaje mi się, że czemu by nie. Na przykład ta mi się bardzo podoba. Ogólnie te właśnie z Bloodhoundem bardzo mi się podobają, chyba najbardziej z tych wszystkich rękawiczek. Ogólnie źle to nie wygląda i muszę przyznać, że w przyszłości, jeśli te skiny będą jeszcze inne do tych rękawiczek, to może to naprawdę fajnie wyglądać. Skiny, które w tej skrzynce również się pojawiły, są naprawdę całkiem. Ten USP Cyrex chyba najbardziej mi się z tej skrzynki podoba. Ten też ciekawy jest, M4A1S, ale to będzie taki kolejny bazyliszek, będzie go mnóstwo, więc będzie można nim żygać. No i tak się prezentowały te wszystkie skiny, co tutaj były. Co o tym sądzić? No napiszcie, co sądzicie o tej aktualizacji. A jak widzicie, ja tutaj mam 40 nowych przedmiotów. To oznacza 20 nowych skrzynek, to oznacza 20 nowych kluczy i zaraz sobie spróbujemy potrafić coś dobrego. Ten drogą od wczoraj strzyka mnie lewe ucho, tutaj, nie? Mieliście jakieś zapalenie ucha? Jeśli nie, to się cieszcie, bo to jest cholerny ból. Strzyka mnie ucho, więc sobie zakropiłem takimi kropelkami do ucha i dałem watę, nie? Tylko że zapomniałem o tym, że dałem tą watę i wsadziłem słuchawkę do ucha, a to spowodowało, że ta wata bardziej mi weszła w to ucho i prawdopodobnie umrę na rzadką chorobę, jaką jest wata w uchu. Także jeśli by nie było ze mną kontaktu, jeśli by nie było materiałów na kanale od, że tak powiem, momentu, gdy oglądacie ten film, to wiecie, co się stało. Tak czy siak, ja lecę z pierwszą skrzynką dzisiaj. Przed nami jest ich 20, więc szansa tutaj będzie spora na trafienie czegoś dobrego. I od razu wam mówię, że jeśli chcecie więcej openingów, na przykład z tych skrzynek w przyszłości, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli będzie koło 2000, to być może coś przygotuję. Tak czy siak, zaprawiony w walkach, ojejoj. Tak czy siak, ten opening kosztował mnie sporo pieniędzy, bo to było koło, no ponad 100 euro to jest. To jest spokojnie ponad 100 euro, także to nie jest mało. I nie widzi mi się już wydawać tyle pieniędzy na grę, w którą ostatnio nie gram. Ostatnio nie gram, z czego to wynika? Z tego, że mi się znudziła, gram w Call of Duty na PlayStation i jakoś tam się lepiej ostatnio bawię. Patrzcie, dwa skiny, dwa zaprawione w walkach. Co prawda to nie były takie złe dropy, bo Statrak niebieski i fioletowy skin to nie jest dramat. Teraz z kolei jest dramat i chyba znowu jest zaprawiony. Nie, wyleci ten jednak Sunscale. Czy to będzie też zaprawiony w walkach? Nie, to jest przetestowane w boju. Także jak na ten moment pojawienie się skrzynki, taki skin zaprawiony w walkach, nawet właśnie w Statraku, tak czy siak nie jest zły, więc nie powinienem narzekać. Kolejny gloczek, no skoro mamy w Statraku, to ten nam tym bardziej się nie przyda, ślady używania. Ale ja tutaj najbardziej co bym chciał trafić z tej skrzynki, no wydaje mi się, że to jest ten USP Cyrex, chyba najładniej wygląda. No i oczywiście rękawiczki, tego nie będę ukrywał, ale nigdy nie udało mi się trafić kosy właśnie z żadnej skrzynki w CSGO. I szczerze mówiąc, mocno powątpiewam w to, żeby to się odmieniło przy rękawiczkach i nagle zacznę trafiać je jak porąbany. Nie wiem, czy ktoś na polskim YouTubie trafił skina do rękawiczek. Napiszcie w komentarzach, jeśli tak, chętnie zobaczę. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że to jednak trzeba mieć szczęście, a patrząc na moje pierwsze 6 skrzynek, to kurde, nie będę was przepraszał za przeklinanie, ale to naprawdę boli, gdy wydajesz ponad 100 euro, a lecą ci skiny typu Galil AR Black Sand. No jak to wygląda, ten skin? No, wyobraźcie sobie, że
Nie, dobra, nieważne, no po prostu nie, P2000 Star Trek Turf to jest chyba znowu zaprawione w walkach, tak przynajmniej wygląda i to na pewno jest zaprawione w walkach, no oczywiście, że tak, no. Halo, czemu wszystkie skiny lecą mi zaprawione w walkach albo ślady używania? Dajcie mi jakieś faktory new. Cokolwiek, faktory new. No, może być nawet niebieski skin, ale faktory new, no czemu? Czemu takie syfy lecą? No patrzcie, Mach 7 Sonar. Co to jest w ogóle za skórka? Jest podobny skin do Mach 7, też taki niebieskawy. Ładniejszy od tego. O, lekko używany, wow. No to troszkę Gaben posłuchał, nie? Troszkę minimalnie posłuchał. Nie będę ukrywał. Swoją drogą, jeśli szukacie tanich gier, chociażby właśnie CS-a, żeby sobie przez święta pograć, to zapraszam was bardzo serdecznie na G2, link znajdziecie w opisie z kodem GOLDI. Macie 3% zniżki od zamówienia, także pamiętajcie o tym. A my lecimy z kolejną skrzynką, przeleciał czerwony skin. No gdybyśmy trafili dzisiaj chociaż jednego czerwonego, byłbym naprawdę zadowolony, ale na razie tylko jeden fioletowy na ile skrzynek? Na skrzynek już wam powiem w tym momencie... 6, 9, 12 skrzynek, no przecież to jest jakieś kuriozalne. 12 albo 11, tam chyba źle policzyłem. Tak czy siak kolejny niebieski skin, no ja nawet na to nie mogę patrzeć, no. Ten skin jest chociaż ładny, nie powiem, że ta CZ-ka nie jest ładna, podoba mi się. Chociaż też mi się wydaje, że jest podobny skin do CZ-ki. Chyba Hexagon tak się nazywa? On po prostu nie jest dokładnie w tych kolorach, ale też taka siateczka jest. No a teraz Galier Blacksa, no halo, Gaben, what the fuck? I zaprawiony w walkach jeszcze. Ostatnie ile? Ostatnie 7 skrzynek, ja mam dzisiaj problemy z liczeniem, nie mam problemu z liczeniem. Ostatnie 7 skrzynek i naprawdę ta gra nie zachęca mnie w dalszym ciągu do tego, żebym do niej wrócił. No mamy kolejny fioletowy skin, G3SG1 Stinger, no ale umówmy się, no kto gra G3SG1? Nuby. Tyle wam powiem, nuby grają G3SG1, więc ja się do nich nie... Znaczy może jestem nubem, ale na pewno nie patrząc na tym, czym... Po tym, czym gram, tak? Staram się grać w miarę profesjonalnie, jeśli już gram. Oczywiście nigdy mi to nie wychodzi, ale do takiej broni jak G3SG1 nawet się nie przymierzam, bo to wstyd. MP7 Cirrus, ten skin jest ładny. No nie można powiedzieć, że nie jest ładny. Przetestowany w boju, wygląda jak fabrycznie nowy. No ładny jest ten skin, ale no nie warto wydać na niego ponad 100 euro, tak? Naprawdę jest... Oj, był tam tatraczek, ten skaucik. A wylatuje kolejny Galerial Black Sand. No zrobimy sobie kontrakt na koniec. To zdecydowanie, mi się nawet nie chce tych skinów tam trzymać i sprzedawać, więc zrobimy kontrakt. A teraz kolejna skrzynka i mamy to, co chciałem. To, co mówiłem, że mi się podoba. USPS Cyrex. Pokażcie, jaki stan tego skina. Ojojoj, mocno podrapany. To będzie jakiś... To będzie zaprawiony w walkach. Nie, to jest przetestowany w boju, ale mocno podrapany. Ale skórka naprawdę ładna i w Star Treku spokojnie takim skinem mógłbym już grać. Ostatnie dwie skrzynki, słuchajcie. No, nie tak sobie wyobrażałem ten opening. 20 skrzynek to jest mnóstwo pieniędzy. Te skrzynki chodzą po około 4 euro w tym momencie, więc tym bardziej jestem smutny. Szkoda, że to nie ten USP Cyrex w Star Treku, tylko ta autoszmata. Zobaczmy, jaki stan, lekko używana. No może ona coś będzie więcej warta, zobaczymy zresztą pod sam koniec. No i ostatnia skrzynka dzisiaj, jeśli wam się ten opening podobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli chcecie, żeby te openingi się jednak pojawiały jeszcze z CS-a, to pamiętajcie właśnie o tym kciuku w górę, bo tylko to mnie tutaj motywuje do tego. Ja sam od siebie tego nie będę otwierał, bo to jest po prostu, jak widzicie, nieopłacalne, więc jeśli bym to otwierał, to tylko dla was. No i cóż, ostatnia skrzynka. Zobaczmy, co na sam koniec. Nie liczę na nic dobrego, bo skoro po 19 skrzynkach nie było nic dobrego, to na sam koniec jednak będzie coś dobrego. I słuchajcie, trafiamy Obrzyna Wasteland Princess na sam koniec. Zaprawionego w walkach. No ten zaprawiony w walkach mnie prześladuje dzisiaj. Natomiast jest to różowy skin. Różowy skin, który naprawdę fajnie wygląda. No oczywiście nie ten zaprawiony w walkach, ale Factory New, on naprawdę ładnie by wyglądał. Więc ta końcówka naprawdę udana. Trzy skiny... Bardzo fajne. Zaraz zobaczę, co dzisiaj najdroższego trafiliśmy. No i wam to przedstawię. A na sam koniec zrobimy sobie jeszcze kontrakcie, bo jak widzicie, mnóstwo tych niebieskich skinów tutaj mam. Dobra, także najdroższym dzisiaj trafionym skinem jest ten USP Cyrex. On kosztuje 5 euro, mimo że jest przetestowany w boju. Ten obrzyn, mimo że jest, że tak powiem, różowym, no to kosztuje ze względu chyba na stan głównie. Jedyne tam 3,5. Tak czy siak,
troszkę mi się zwróci z tego openingu, więc ewentualnie na jakieś skrzynki przyszłości będzie. A ja tak jak obiecałem, przeprowadzę jeszcze dzisiaj kontrakcik z tych niebieskich, które nam dzisiaj powypadały. Użyjemy tylko tych skinów z tej skrzynki, żeby ewentualnie trafić chociażby właśnie tego USP z Cyrexa na sam koniec. Także te Galile tutaj wrzucamy. Właściwej kolekcji ładnie wyglądają, naprawdę ładnie wyglądają, nie powiem, że nie, ale to są dwie berety, a to oznacza, że po prostu nimi grać raczej nie będę. Także troszkę skinów dzisiaj potrafialiśmy z tej skrzynki, większość tych słabszych, z lepszych trafiliśmy tylko Obrzyna, no niestety rękawiczek trafić się nie udało. Piszcie, czy otwieraliście, ogólnie co o tej skrzynce sądzicie, co sądzicie o tych skinach do rękawiczek, no i widzimy się w kolejnych materiałach z CSGO na moim kanale, bo ja CS-a, mimo że w niego obecnie nie gram, absolutnie nie rezygnuję, bo ten cały świat skórek i wszystkiego mnie w dalszym ciągu interesuje. Także to był Goldzor, mam nadzieję, że wam się podobało, mówił Goldzor, to był Goldzor, mówił Goldzor. Powinienem, mam nadzieję, że wam się podobało powiedzieć cześć, więc mówię cześć.